Witam Was. Znajdujemy się na jednym z cmentarzy Żywiecczyzny. Przed grobami dwóch żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oddziału Antoniego Bieguna, pseudonim Sztubak. Byli to żołnierze tworzący ten oddział. Tutaj leży Józef Motyka, pseudonim Pień. Tam leży Franciszek Motyka, pseudonim Lis. Obydwoje zginęli. Józef Motyka zginął we wrześniu 1946 roku. Franciszek Motyka ginie w lutym 1946 roku za naszą wolność. Po 69 latach zwracam się do wszystkich, którzy to oglądacie, z prośbą o to, byśmy zrobili razem te groby tym żołnierzom tutaj, by nadano im tożsamość żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, żeby tutaj zawisnęły ich tabliczki z imionami i pseudonimami. Niech każdy Polak w Polsce dowie się o tych chłopakach, że tutaj zginęli i że walczyli o nasz kraj, o naszą niepodległość. A nie tak jak teraz jest, rzuceni do grobów jako bandyci. Zróbmy im godny pochówek, jak przystało na żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Zróbmy im porządne groby, tak jak przystało na żołnierza. Proszę Was też, udostępnijcie to w jak najszerszym gronie, by ludzie się dowiedzieli o nich i wpisali ich w historię naszego kraju. Dziękuję bardzo.